Teraz chcemy sobie pomówić o sortowaniu po listach niestandardowych. I jedną z takich najbardziej popularnych list niestandardowych są miesiące. Jeśli po prostu posortujemy sobie miesiące od A do Z, to będą one sortowane alfabetycznie, czyli pierwszy będzie czerwiec, ostatni wrzesień. No to w większości sytuacji nie o to nam chodzi, więc musimy przejść do okna sortowania i tutaj jako kolejność wybrać sobie listę niestandardową. I tu będziemy trafimy do okna list niestandardowych, gdzie mamy, powinniśmy mieć tak cztery podstawowe listy są do sortowania, listy niestandardowe do sortowania, które są wewnętrzne w Excelu i ich nie da się usunąć, nie da się ich zmienić z założenia. I możemy tu też ewentualnie dodać nową listę. No i ja taką listę po prostu sobie dopiszę 1, tak, 2, każdy nowy element w nowej linijce, żeby tak była zachowana kolejność. No i będzie tak ładnie. I jeszcze 5. Tak, i możemy wtedy sobie kliknąć dodaj. No i jest taka lista, po której moglibyśmy sobie sortować nasze dane, a nas interesują miesiące, więc wybieramy sobie, o tutaj styczeń, luty, marzec, kwiecień i zatwierdzamy sobie OK. Tak, mamy taką możliwość sortowania naszych danych. Ewentualnie, jak ktoś bardzo potrzebuje, to jak wybierzemy już tą konkretną listę niestandardową, to możemy też sortować w odwrotnej kolejności, czyli jako od Z do A. No, ale standardowo styczeń, luty jest jak najbardziej OK, więc zatwierdzamy sobie OK. No i mamy tak posortowane dane, jakbyśmy sobie tego życzyli. I idąc dalej, możemy sobie sami stworzyć właśnie te listy niestandardowe. I pokazałem jedną możliwość, tak możemy tam wejść przez okno sortowania, ale możemy też przez plik, opcje, tak, mamy nasze sortowanie w opcjach karta zaawansowana, tak, zakładka zaawansowana i tu na, praktycznie na samym dole, jak zejdziemy, jest przycisk edytuj listy niestandardowe. I tu jest troszeczkę inna sytuacja, jeśli chodzi o dodawanie nowych list, bo mamy dodatkowo przycisk importuj i odpowiednie pole połączone. No to pole akurat teraz pamiętam i wcześniejsze sortowanie, więc to całkiem nie ta element. I tu jeszcze dodatkowo to jest takie specjalne pole, bo ma tu ikonkę z boku. Ta ikonka po prawej stronie w zależności od wersji Excela się różni, ale jeśli ona jest, to znaczy, że w tym polu możemy się odwoływać do zakresu, do komórek z arkusza. I jak sobie właśnie zaznaczymy ten zakres i klikniemy przycisk importuj, to automatycznie nam się zaimportuje ta niestandardowa lista naszych danych. No i tu akurat mamy tą wcześniejszą. Jeśli byśmy jej nie chcieli, no to można ją usunąć. Tu mamy tą teraz nową, zaimportowaną z zakresu danych. I mamy te wcześniejsze, standardowe dla Excela listy. Zakładamy, że wszystko jest OK, więc zatwierdzamy OK. I teraz, tak, jeszcze muszę wyjść tak z trybu opcji. I teraz jedna komórka. Przesuniemy się w bok, tak, w naszym zbiorze danych. No, sortowania i wybieramy sobie, że najpierw będziemy sortować po kwartale wartości komórek, tak mamy sobie to wybranych i dodajemy kolejny poziom, tym razem kraj i tutaj wybieramy listę niestandardową, tak musimy znowu wejść w głębiej, żeby wybrać konkretną listę niestandardową, tak nam tutaj zależy właśnie, żeby Polska jako kraj, w którym pierwszy rozpoczęliśmy nasz biznes i później tam przechodziliśmy dalej, to właśnie taka kolejność była zachowana. I zatwierdzamy sobie to OK. Teraz mamy ładnie posortowane po kwartałach. No i w ramach tych kwartałów mamy kolejność dokładnie taką jak na naszej liście niestandardowej, której ją sobie dodaliśmy przez import.